Krok pierwszy. Boża wola, a Twoja wola. Prawdopodobnie pamiętamy go wszyscy z powodu jego osła. Chociaż na początku Bileam był prorokiem Bożym, to skończył jako Boży przeciwnik. Rozminął się z właściwym zrozumieniem i zaakceptowaniem Bożej woli w życiu, a stało się tak dlatego, że nie potrafił zrezygnować ze swoich własnych planów. Jego życie zakończyło się tragedią. Pamiętacie tę historię. Naród wybrany zbliżał się do granic ziemi obiecanej. Balak, król Moabu, zainterweniował bezwłocznie. Izraelici rozbili swój obóz po drugiej stronie Jordanu w dolinie Moabu. Ich armia była potężna, to też Balak miał wątpliwości, czy jego wojsko z nimi sobie poradzi. Wobec tego zmienił strategię. Wysłał posłańców do Bileama, mówiąc: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzić go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będziesz pobłogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. 4 Mojżeszowa, rozdział 22, werset 5 i 6. Już na pierwszy rzut oka Bileam powinien wiedzieć, że nie był to Boży plan, ale był tak pochłonięty myślą o nagrodzie, którą król mu obiecał, że powiedział: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznie zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. Werset 8. Tak więc posłańcy zostali u niego na noc. Bileam poprosił o prowadzenie, wobec tego Bóg odpowiedział mu głośno i wyraźnie. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Werset 12. Następnego dnia Bileam niechętnie odsyłał ludzi Balaka, ale król nie dał się zniechęcić tak łatwo. Wysłał drugą grupę posłańców, którzy obiecali prorokowi większą nagrodę niż za pierwszym razem. Miały go spotkać zaszczyty i awans, jeśli oczywiście zgodzi się współpracować w realizacji jego planu. Odpowiedź Bileama była godna pochwały, brzmiała ona tak: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przystąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani wielkim. Werset 18. Ale jego serce nie było w porządku, bowiem podjął już własną decyzję, aby pójść razem z ludźmi króla po to, by wypowiedzieć żądane przekleństwa na Izraelitów i by wreszcie otrzymać upragnioną nagrodę. Prawdopodobnie przekonywał z siebie, że słowa same w sobie i tak nie mają żadnej mocy i że ludowi Bożemu nic złego się nie stanie z powodu jego zaklęć, a sam skorzysta na całej tej sprawie. Kiedy ponownie zwrócił się do Boga z pytaniem o jego wolę w tej sprawie, z pewnością rozważał ten genialny pomysł. Bóg był bardzo cierpliwy w stosunku do tego błądzącego proroka, więc ponownie przemówił do niego. Powiedział: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, staj i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. Werset 20. Jak wiemy, Bileam nie prosił o znak, a jednak Bóg dał mu go. Jeśli przyjdą po ciebie, idź z nimi, jeśli nie, zostań w domu. Jednak wysłannicy króla nie przyszli po Bileama. Zniecierpliwieni zwłoką, spodziewając się takiej samej odpowiedzi jak poprzednio, nie sądzili, że coś przez czekanie osiągną. Wczesnym rankiem udali się w drogę powrotną i gdy Bileam wyszedł, by spotkać ich gdzieś po drodze, oni już zmierzali w stronę pałacu króla. W tym momencie wola Bileama była już całkowicie pod jego własną kontrolą. Ignorując wyraźne polecenie Boga, osiodłał swojego osła i pojechał za posłańcami króla. Zanim jednak spotkał się z nimi, został zatrzymany przez anioła. Początkowo niewidzialnego dla niego samego, ale nie dla osła. Umysł Bileama nastawiony był na jeden cel. Wiedział, czego chciał. Tak więc nawet mówiący osioł i anioł z mieczem w ręku nie był w stanie zmienić jego planów. Zatrzymał się nie dlatego, że chciał to zrobić, ale dlatego, że został do tego zmuszony. Powiedział do anioła:
Jeśli to zadowoli Cię, zawrócę z mojej drogi. Wygląda na to, że Bileam otrzymał od do tej pory jeden albo dwa znaki, po których mógł zorientować się, co Bóg myśli o jego zaangażowaniu się w tę całą sprawę. A jednak był tak zdeterminowany, że bez względu na cenę pragnął realizować swój plan. Bóg, szanując jego wybór, pozwolił Bileamowi na kontynuowanie podróży, jednak przykazał mu, aby mówił tylko słowa, które otrzyma od niego. Nie jest nam trudno zrozumieć Bileama, prawda? Nie ma problemu w zaakceptowaniu Bożej woli, jeśli jest ona w zgodzie z naszymi oczekiwaniami. Jeśli jednak okazuje się, że Boże prowadzenie mogłoby zawieść nas nie tam, gdzie życzylibyśmy tego sobie, wówczas trudno jest słyszeć Jego głos. Możemy modlić się długo i gorliwie, prosząc Boga o to, aby pokazał nam, co mamy robić, ale Bóg zna nasze serca. On wie, czy szukamy szczerze Jego woli w naszym życiu, czy raczej potrzebna jest nam jedynie Jego akceptacja dla naszych decyzji. Czasami może postąpić z nami tak jak z Bileamem i pozwoli nam pójść drogą, którą sami sobie wybieraliśmy. Wtedy czeka, aż przyznamy się, że nie poddaliśmy w tej sprawie naszej woli Jemu. Gdy przyznamy, że kierowaliśmy się tylko swoją, wówczas gotowi jesteśmy szukać woli naszego Pana. Bileam i Balak 3 razy próbowali przeklinać Izraela, ale z ust Bileama wychodziły tylko błogosławieństwa. W końcu Balak stracił cierpliwość i powiedział: zaprosiłem Cię, abyś przeklinał moich wrogów, a Ty ich pobłogosławiłeś już po raz trzeci. 4 Mojżeszowa, rozdział 24, werset 10. Bileam udał się w drogę powrotną, w dalszym ciągu wypowiadając błogosławieństwa. Jednak w sercu czuł złość z tego powodu, że został oszukany i pozbawiony zaszczytów oraz bogactwa, które były dla niego przygotowane. Kiedy dotarł do domu, przyszedł mu do głowy inny pomysł rzucenia przekleństwa na Izrael. Tym razem nawet nie konsultował się z Bogiem, zdawał sobie sprawę, że ze stanu swego serca wyruszył do pałacu króla ze swym świetnym planem. Znał źródło mocy Izraelitów. Wiedział również, że jeśli lud Boży zostanie odcięty od tego źródła, to przekleństwo spadnie na nich automatycznie. Balak był zachwycony planem Bileama i błyskawicznie podjął odpowiednie kroki, by wprowadzić go w czyn. Bileam otrzymał w końcu zaszczyty i bogactwa, których tak bardzo pożądał, ale nie cieszył się nimi zbyt długo, ponieważ zginął w bitwie, która wkrótce miała miejsce. Bileam jest klasycznym przykładem do zobrazowania pierwszej zasady obowiązującej w poszukiwaniu Bożej woli w Twoim życiu. Nie możesz forsować swojej własnej woli w danej sprawie. Jeśli Ty sam będziesz kierować swoją wolą, to może okazać się, że nie będziesz pragnął zaakceptować Bożej woli w swoim życiu. Jeśli to Ty sterujesz swoją wolą, to nawet głos samego Boga w środku nocy, czy mówiący osioł lub anioł stojący na Twojej drodze, czy wreszcie Twoje własne sumienie, nie będą wystarczające, by zawrócić Cię z obranej drogi. Twoja własna wola musi zostać poddana pod kierownictwo Boże i to zanim objawienie Jego woli w swoim życiu będzie mogło być zaakceptowane i docenione. Co to znaczy zrezygnować ze swojej własnej woli? Przypuśćmy, że masz zamiar podjąć decyzję, kogo poślubić, gdzie zamieszkać, czy też jakąś podjąć pracę. Czy zrezygnowanie ze swojej woli oznacza, że nie możesz mieć żadnego wyboru w danej sprawie? Czyż wyrzeknięcie się swojej woli ma uczynić z ciebie bezwolną istotę, której jest wszystko jedno i która niczego nie pragnie? Zrezygnowanie z własnej woli nie oznacza, że nie będziesz miał nic do powodzenia w tej sprawie. Jezus w Ogrodzie Oliwnym mógł wybrać, gdy się modlił. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Łukasz, rozdział 22, werset 42.
Wolałby na pewno, aby ominęły go śmiertelne zmagania w Getsemane, upokorzenie podczas rozprawy sądowej, biczowanie oraz męka ukrzyżowania. Z pewnością nie chciał być rozłączony ze swoim ojcem. Ciągle miał wybór i mógł z niego skorzystać. Jednak czymś ważniejszym było dla niego poświęcenie się zbawczemu dziełu dla całej ludzkości, jego współpraca z ojcem w odkupieniu grzesznego świata. Dlatego powiedział: zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jan, rozdział 6, werset 38. Tak więc posiadać prawo do własnego wyboru to co innego niż całkowite poddanie się temu, co Bóg ma dla ciebie, bez względu na to, co mogłoby to być. Zrezygnowanie z własnej woli oznacza zaakceptowanie Bożej woli i pogodzenie się z nią tak szybko, jak tylko zostanie ona objawiona. Jeżeli ktokolwiek traci Boże przewodnictwo w swoim życiu, dzieje się to zazwyczaj na skutek tego, że nie rezygnuje z własnej woli, przez co mija się z wolą Bożą już na tym pierwszym etapie. Osiągnięcie takiego stanu nie jest możliwe bez spędzenia czasu z Chrystusem w codziennych kontaktach. Tylko Jego moc i kontrola nad Twoim życiem mogą doprowadzić Cię do autentycznego poddania się Jego woli. Jeśli Ty sam kierujesz swoim życiem, to na pewno dołączysz do drużyny Bileama. Wtedy będziesz mówić Bogu: ja już postanowiłem, nie rób mi teraz bałaganu w głowie. Jest wiele biblijnych przykładów osób, które pozornie szukały prowadzenia Bożego, ale które mu się nie poddały. Izraelici niespełne 2 lata po opuszczeniu Egiptu, będąc w granicach Kananu, popełnili ten sam błąd. Wysłali szpiegów w celu zbadania kraju, w którym mieli wkrótce zamieszkać, a kiedy wywiadowcy wrócili z negatywnym sprawozdaniem, ludzie zaczęli bać się i wątpić w powodzenie całego przedsięwzięcia. Odrzucili możliwość zaakceptowania Bożej woli względem nich, czyli natychmiastowego zajęcia ziemi obiecanej. Kaleb i Jozue bronili całej sprawy jednak na próżno. Mojżesz i Aaron nie mogli postąpić wbrew decyzji większości. Lud wybrał śmierć na pustyni i ich życzeniu stało się zadość. Saul nie chciał czekać na Samuela, aby ten jako kapłan złożył ofiarę Bogu, więc zrobił to sam. Nie chciał zaakceptować Bożych wskazówek dotyczących jeńców i łupów zdobytych na wojnie i postąpił według swojej koncepcji. I na koniec, zamiast pytać o wolę Bożą, która tak często była w kolizji z jego własną, udał się do wróżki Zendor, aby u niej szukać takiej rady, która mogłaby mu odpowiadać. Samson nie chciał zaakceptować Bożego prowadzenia w kwestii wyboru żony. Izebel nie chciała zaakceptować woli Bożej, która objawiała się przez Eliasza, a nawet chciała zabić Bożego proroka. Dawid, kiedy doszło do incydentu z Betrzebą, postąpił według swojej własnej, a nie według Bożej woli. Wymieniać można by w nieskończoność. Prawdopodobnie naszą największą przeszkodą w zrozumieniu woli Bożej w naszym życiu jest nasza własna wola, którą stale wysuwamy na pierwszy plan. Dlatego właśnie mamy takie problemy z rezygnowaniem z naszych własnych decyzji. Natomiast dzieje się inaczej, gdy przychodzimy codziennie do Chrystusa i poddajemy się Jemu w osobistym spotkaniu z Nim. Jeśli poddajemy się Jemu z dnia na dzień i codziennie akceptujemy Jego kontrolę nad naszym życiem, to wtedy, gdy trzeba będzie podjąć decyzję, nie postąpimy według naszej woli, ale przyjmujemy Boże rozwiązanie. Chrystus, będąc tu na ziemi, nie układał planów dla siebie. Każdego dnia otrzymywał plan od swojego Ojca, dlatego właśnie Jego życie było w stałej harmonii z wolą Bożą. Takie samo prowadzenie jest dostępne dla nas. Czy ma to oznaczać, że w ogóle nie powinniśmy planować, że powinniśmy usiąść w bujanym fotelu i czekać, aż Bóg go rozkołysze? Znaczy to, że nie powinniśmy planować niczego bez Boga, niczego dla nas bez Niego.
Możemy planować najlepiej, jak tylko potrafimy, ale zawsze powinniśmy być gotowi zrezygnować z tych planów, jeśli On tak zdecyduje. Apostoł Paweł jest tego przykładem. On planował swoje podróże misyjne, ale czasami musiał rezygnować ze swoich planów. W Dziejach Apostolskich, rozdział 16, werset 6-9, czytamy coś na ten temat. Apostołowie planowali udać się w pewne miejsce, lecz Duch Święty skierował ich do innego miasta, a oni zaakceptowali Jego plan, dlatego że byli poddani Jego kontroli. Godzili się zmieniać swoje plany, ilekroć nie były one zgodne z planami Bożymi. Zasada ta jest również widoczna w życiu samego Jezusa. Pewnego razu przechodził razem ze swoimi uczniami w pobliżu wioski samarytańskiej. Chrystus był tak zmęczony, że nie miał nawet siły, by iść dalej do miasta. Wobec tego usiadł przy studni, mając zamiar odpocząć, zanim jego przyjaciele wrócą z czymś do jedzenia. Jednak jego plany co do wypoczynku musiały zostać zmienione. Nagle pojawiła się kobieta, która chciała nabrać wody ze studni. Niebiański Ojciec umówił go na to spotkanie, więc Jezus przyjął to wyzwanie. Kiedy nadeszli jego uczniowie, zdziwiło ich to, co robi. Wtedy Jezus odpowiedział im: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jan, rozdział 4, werset 34. Co to znaczy? Znaczy to, że osoba mająca więź z Jezusem będzie wiedziała, jaką decyzję podjąć, nawet jeśli dochodzi do wyboru między zaspokojeniem głodu a służbą dla Boga. I nie tylko będzie wiedzieć, że dokonuje dobrego wyboru, ale co więcej, uzna to za przywilej i zaszczyt, że będzie można zrobić coś dla Boga. Możesz być zmęczony, głodny lub spragniony, ale Bóg może umówić się z kimś, tak jak Jezusa z Samarytanką, a kiedy przyjmiesz Jego prowadzenie, odkryjesz w sobie siły, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Czy przydarzyło ci się kiedyś coś podobnego? Bóg może posłać cię w miejsca, których sam nigdy nie wybrałbyś dla siebie, ale jeśli postępujesz zgodnie z Jego instrukcjami, to odkryjesz, że największe błogosławieństwa spływają na ciebie właśnie wtedy, gdy On cię prowadzi. Czy chcesz zrezygnować z własnej woli? Jest to możliwe tylko w jeden sposób. Gdy będziesz podtrzymywał codzienną więź z Bogiem, gdy codziennie szukanie Go stanie się dla ciebie priorytetem, wówczas On sprawi, że będziesz w stanie zrezygnować ze swej woli. A gdy kiedykolwiek przydarzy ci się, że pomimo wyraźnych znaków od Boga zdecydujesz się na to, by odrzucić Jego prowadzenie na rzecz swojej własnej woli, to znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji. Znam jednego człowieka, który nie chciał zostać pastorem. W chwilach szczególnie bliskich stosunków z Bogiem czuł, jak Bóg dotykał jego ramienia i jak przekonywał go, by nim został, ale on zdecydowanie nie chciał zostać duchownym. Tak więc udało mu się znaleźć pewne rozwiązanie. Postanowił trzymać się od Boga na odległość wyciągniętej ręki. Świadomie nie chciał zbyt bliskich stosunków. Wiedział, że w ten sposób nie będzie odczuwał nalegania z jego strony. Pewnego razu czytałem o innym człowieku, który tak bardzo był zdecydowany, by nie zostać pastorem, a jednocześnie tak bardzo przekonany, iż Bóg chce, aby nim został, że zdecydował się nie oddawać swego serca Panu Bogu, odrzucił możliwość nawrócenia się, odrzucił możliwość doznania skruchy, przebaczenia i mocy do innego życia. Przez lata trzymał się z dala od Boga, aż w końcu pewnego dnia poddał się. Powiedział, że kiedy to się stało, nie prosił o przebaczenie grzechów, ani nie prosił o prawdziwą skruchę, czy to, by Bóg zaakceptował go takim, jaki jest. Słowa jego pierwszej modlitwy, kiedy wreszcie pozwolił się Bogu przygarnąć, brzmiały: więc dobrze, będę pastorem, a cała reszta, która potrzebna jest do zbawienia, przyszła zaraz po tym wyznaniu. Przez wiele lat nasza rodzina mieszkała w północnej Kalifornii, w miejscu, które można było uznać za kurort. Było to wysoko w górach, gdzie jest cicho, spokojnie, przepięknie. Wtedy otrzymaliśmy zawiadomienie, aby przenieść się do Nebraski.
a my wcale nie byliśmy zainteresowani tym, by jechać do Nebraski. Nie chcieliśmy mieć z nią nic wspólnego. Zazwyczaj żartowaliśmy sobie z Nebraski. Sporo czasu musiało minąć, żebyśmy zaczęli się modlić o to, czy mamy jechać do Nebraski. Ale nadszedł czas, gdy na skutek kontaktów z Chrystusem byliśmy zmuszeni albo przyjąć Jego wolę co do Nebraski, albo zerwać z Nim więź. Pomimo to, że dosyć długo trwało doprowadzenie nas do stanu, w którym byliśmy gotowi zrezygnować z naszej woli w tej sprawie, to później Jego wolę udawało się nam odczytywać w zdumiewająco krótkim czasie. Kiedy przenieśliśmy się do Nebraski, nasza wcześniejsza opinia o tym miejscu okazała się prawdziwa. Pomieszczenie biurowe było ozdobione transparentami z wypisanymi żartami o Nebrasce. Byliśmy zakłopotani, a jednocześnie cieszyliśmy się, że ludzie w Nebrasce mają takie poczucie humoru. W końcu nie tylko chcieliśmy tam zostać, ale nie mogliśmy się też doczekać, kiedy Bóg objawi nam, jaki jest Jego plan wobec nas w związku z tym miastem. Czy Bóg ma jakiś specjalny plan dla Ciebie, plan związany z pracą na rzecz Jego Królestwa? O tak, a jest to tak pewne, jak to, że ma dla Ciebie specjalne miejsce w niebie. I niezależnie od tego, jakie mogą być Twoje osobiste upodobania, jeśli zaakceptujesz Jego plan w Twoim życiu, w Twoim domu, w służbie dla Niego, znajdziesz w tym największe zadowolenie. A pierwszym krokiem w kierunku poznania Jego woli w Twoim życiu jest pozwolenie Mu, by doprowadził Cię do stanu, w którym zrezygnujesz ze swojej własnej woli. Dziękuję.